opustoszały i bardzo pomarańczowy. Nie ma nic innego, co mogłoby go lepiej opisać. Poziom 99 to setny poziom Bakrumów. Jak wspomniałem wcześniej, poziom ten jest obrzydliwie pomarańczowy, a jeszcze bardziej zniekształcony, chociaż zdjęcie nie oddaje tego zbyt dobrze. Poziom w sensie fizycznym jest normalny, piasek nie jest miękki, a niebo nie jest solidne. Poziom przypomina czerwoną, piaszczystą pustynię bez cyklu dzień-noc. Niebo jest zawsze pomarańczowe i wydaje się w ogóle nie zmieniać. Piasek na poziomie wygląda niemal identycznie jak czerwony piasek z Front Rooms, gdyby nie to, że piasek na poziomie w całości składa się z utlenionych metali. Ma on wyraźny metaliczny zapach i zwykle składa się z miedzi i żelaza, z okazjonalnymi rudami, których nie można zidentyfikować. Dziennik startowy. Artur. Testowanie? Stanley. Chyba działa. No shit, kapitan. Cholera, system ciągle podwaja, kiedy mówię kapitan. No dobra, nieważne, nie wejdziemy na poziom? Uspokój swój tyłek cebulaku i weź maski przeciwgazowe. Maski przeciwgazowe? Po co nam one? Słodki Chryste, niebo jest kurewsko pomarańczowe. Nie potrzebujemy testu tlenowego, żeby wiedzieć, że nie da się oddychać. Słuszna uwaga. Koniec dziennika. Odkrycie. Stanley i ja jedliśmy lunch spacerując po poziomie czwartym, kiedy natknęliśmy się na drzwi zawieszone około 30 cm nad ziemią. Jestem pewien, że był to świerk, ale to nie ma znaczenia, chociaż na drzwiach przybita jest tabliczka z napisem Miasto Guli. Powiadomiliśmy o tym wyższych przełożonych, ponieważ zabraliśmy ze sobą zapasy na przypadek sytuacji awaryjnej, poprosili nas, abyśmy tam zajrzeli. Otwarcie drzwi prowadzi na poziom 99, czyli do miasta Guli. Istnieje dziwne zjawisko, które dzieje się również z tymi drzwiami. Jest to dość dziwne gówno, ponieważ drzwi nie mają framugi, jeśli wejdziesz za nie. Są otwarte, drzwi znikną, a jeśli wejdziesz za nie, są zamknięte, to czego się spodziewasz, znajdziesz się po drugiej stronie. Dziennik drugi. Artur. W porządku. Jestem mniej więcej 2 km stąd. Poprosiłem Stanleya, żeby został przy drzwiach i sprawdził, czy na mnie znikną. Zadzwonił do mnie jakieś 5 minut temu, mówiąc, że nie zmieniły się i nie zamykają się po zamknięciu, więc teraz muszę czekać, aż tu przyjdzie. Zdycham, przynajmniej ten Tumbleweed jest tutaj. Tumbleweed. Hej, mam imię, człowieku, nie fajnie. Mama nie nadała mi imienia, żeby ludzie tacy jak ty go nie używali, Jezu. Ach, zaczynam wariować, cóż, panie Tumbleweed, jak masz na imię? Joseph, do twojej informacji, jeszcze nie oszalałeś. Jestem tylko czującym, wysuszonym krzakiem. Skąd wiedziałeś, że nazwisko Tumbleweed? Jesteś gliną? Bo przysięgam, że nie piłem. Cóż, Joseph, to był miły sprawiedliw rzeczywistości. Dzięki. Hej, nie ma sprawy, stary. Chociaż możesz być gliną, nadal mam do ciebie szacunek. Muszę już iść, mam bardzo ważną sprawę do pewnego kaktusa. To randka, widzisz? Ale z siebie szczęściarz? Ja też powinienem już iść, bo ten gorączkowy sen robi się trochę zbyt tripowy jak na mój gust. Artur wstaje, umieszcza zapasowy dyktafon w czującym Tumbleweed. Hej, ostatnie pytanie zanim pójdziesz. Jasne, pytaj śmiało. Czy czujesz to? Masz na myśli powiew południowej bryzy? Tak, czuję. Mówiąc o tym, muszę już iść. Moja przyjaźniaczka jest tutaj. Do zobaczenia, Arturze. Tak, czekaj, kiedy kurwa powiedziałem ci, jak mam na imię? Po prostu zgadłem. Joseph the Tumbleweed kontynuuje mówienie, gdy zostaje porwany w dal przez silną bryzę. Stanę. O rany. Naprawdę potrzebowałem ćwiczeń. Mam nadzieję, że nie kazałem ci zbyt długo czekać. Czekaj. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że jeszcze się nie obudziłem. Co z kolei oznacza, że nie śniłem. To było, kurwa, prawdziwe? Co, stary? O co ci chodzi? Artur opiera rękę na ramieniu Stanleya. Tak między nami, Stan. Joseph nigdy nie istniał, w porządku? Ale kto? Tylko nie mów nikowi, dobrze? W porządku. Artur mocno klepie Stanleya po plecach. Fantastycznie. A teraz dokąd zmierzamy, no właśnie? Koniec dziennika. Społeczności. Miasto Guli. Jeszcze do niego nie dotarliśmy, ale wiemy, że prawdopodobnie istnieje. Jesteśmy mniej więcej 5 km stąd. Za późno, by zawrócić. Ale przed wyjściem przywiązaliśmy linę do klamki. Była naprawdę długa lina, którą MEG znalazło i odcięło na długość około 15 km i grubości 10 cm. Była to w zasadzie super mocna przędza, a zmieszczenie jej w naszych zapasach było nie lada sztuką. Zwłaszcza w Butterfingers. Nikki upuściła ją i rozplątała się. Chociaż gdy w końcu dotrzemy do miasta, lina może okazać się przydatna. Dziennik trzeci. Nagłe tasowanie. Artur, jebać to, jak długo już idziemy?
Stanley, wow, Arthur, musisz się uspokoić, człowieku. Uspokoić? Uspokoić? Idziemy od kilku godzin, ale wydaje się, że to wieczność. Skąd kurwa wiemy, że to miejsce w ogóle istnieje? Nie mogę nawet powiedzieć, jaki odcień pomarańczy ma ziemia, niebo czy twoje kręcone włosy. Proszę, spróbuj się uspokoić. Zadzwonię do MEG i wezwę wsparcie. To będzie bardzo pomocne, będą mogli znaleźć nasze ciała i wziąć udział w naszym pogrzebie. Halo, agenci Stanley i Arthur? Tak, to my. Słuchajcie, potrzebujemy wsparcia. Eksploracja miasta Guli jest wiele bardziej intensywna niż się spodziewaliśmy. Dzwoni, aby poprosić o oddział agentów jako wsparcie, a upewnić się, że przeżyjemy. Możesz to dla mnie zrobić? MEG Operative. Rozumiałem, trzech agentów jest w pogotowiu, muszę tylko wiedzieć, gdzie jest wejście do miasta Guli. Jest na poziomie czwartym. Drzwi zawieszone około 30 metrów nad ziemią, tuż za rogiem biurowca D98. Zrozumiałem, właśnie wysłamy ich w twoją stronę. Dziękuję bardzo. Stanel wyłącza radio i pakuje je. Świetnie, więc kiedy pogrzeb? Dlaczego kurwa pomyśleliśmy, że bieganie po pustyni bez żadnego planu to dobry pomysł? Słuchaj, Arthur, znam cię dosłownie całe życie. Weź się w garść, wyjdziemy z tego żywi, albo sam cię zabiję. Nie za to odpowiedź, przepraszam, Stan, zgubiłem się na chwilę. W porządku, od czego są przyjaciele? Nawet ja czuję się trochę jak wariat. Cieszę się, że wróciłeś do zmysłów, nawet jeśli to tylko trochę. Ach, ale jestem tak cholernie zmęczony, dlaczego... Chwila, Stan, patrz, jasna cholera, udało się. Nie ma mowy, stary, żartujesz sobie, prawda? Stan, dlaczego miałbym torturować siebie i ciebie w ten sposób? Patrz, jasna cholera, to jest prawdziwe. Tak, jest. Bądź ostrożny, dobrze? Nie chcę, żebyś zginął po dotarciu tak daleko. Samo dotyczy ciebie, Arthur. Koniec dziennika. Miasto Guli. Mniej więcej 12 km w głąb. Całe miasto wygląda, jakby zajmowało około 4000 m2. Pierwszą rzeczą, którą rzuca się w oczy, jest gigantyczny drewniany znak z miłym powitaniem. Witamy w mieście Guli. Na początku byliśmy ostrożni, ale w miarę spaceru zauważyliśmy, że gule były bardziej podobne do ludzi niż do zombie. Przynały nieumarłych, ale wydawały się na tyle bierne, że mogliśmy spróbować z nimi porozmawiać. Spróbowaliśmy zapytać jednego z nich o miejsce, w którym moglibyśmy się zatrzymać. Najwyraźniej nie potrafią mówić, ale znają język migowy. Widzę, że lekcje Stanleya w końcu przynoszą efekty i powiedział nam, że jesteśmy nowi w mieście. Powinniśmy udać się do lokalnego sklepu spożywczego, podatkowy kosz pamiątkowy. Wow, gdybym się nie spodziewał, że miejsce zwane miastem Guli może być tak gościnne i inni ludzie też tu byli. Co było naprawdę nieoczekiwane, biorąc pod uwagę, że pierwszą reakcją na ogromną przestrzeń pomarańczowego piasku nie byłoby pójście i zbadanie go, chyba że jesteśmy nami, oczywiście. Sklep spożywczy jest bardzo podobny do tych z Front Rooms, ma nawet bieżącą energię elektryczną, świeże produkty. Podeszliśmy do głównej lady w pobliżu tylnej części sklepu, a kierownik, który ma na imię Brenda, zaczął podpisywać burzę z Stanleyem. Jezu, nie pamiętam, czy Stanley brał lekcję języka migowego, czy zapisał się do klubu Naruto. Po kilku znakach Naruto, Brenda otworzyła drzwi do czegoś, co zakładam, że jest spiżarnią, i wyszła z dwoma starannie związanymi koszami prezentowymi. Ostrzegałem Stana, że nie powinien od razu ufać tym ludziom, ponieważ, jasna cholera, czy to ciasto czekoladowe? A więc żyjemy, co oznacza, że jedzenie nie było zatrute. Kto pomyślał, że gule jedzą to samo co ludzie? Po napchaniu naszych twarzy ciastkami i bułkami, Stanley zaczął rozglądać się, czy nie ma jakiegoś motelu, w którym moglibyśmy się zatrzymać na chwilę i odpocząć. Dopóki nagraliśmy się na gula o imieniu Neil, który jak przypuszczam jest starym człowiekiem, ponieważ miał wypolerowaną świerkową laskę, przypisane do tyłu białe włosy, kapelusz i skoliozę. Powiedział do nas, abyśmy udali się do centrum i porozmawiali z ludźmi mieszkańcymi na wzgórzu. Uzyskalibyśmy od niego więcej informacji, ale zasnął w połowie zdania. Stanley powiedział, że mógł powiedzieć cokolwiek innego. Znaki, które zrobił, były tak prymitywne i leniwe, że ledwo to zrozumiał. Ale kierując się logiką mądrych, starszych ludzi i wbrew naszemu lepszemu osądowi, zdecydowaliśmy się tam udać. Populacja 50+. Uniwersalny język Guli, pismo odręczne, amerykański język migowy, chrząknięcia, gesty dłoni. Centrum. Po podążaniu za wskazówkami kolejnych guli znaleźliśmy ogromny znak z napisem "Do centrum, tędy". Napisany wielkimi, czerwonymi literami. Tak więc z tą niesamowitą informacją w ręku ciągnęliśmy nasze mdłe na wpół śpiące tyłki do domu na szczycie wzgórza, choć jest to bardziej wydma. Na szczęście była tam brukowana ścieżka, która doprowadziła nas do domu. Stanley zaczyna czuć się naprawdę chory, więc mam nadzieję, że te upiory mają ołówek i papier. Mam też nadzieję, że jedzenie, które dostaliśmy wcześniej, nie było zatrute. Nieustannie spędzą mnie oczy i nasilają się wspomniane wcześniej mdłości.
Dzięki Bogu, że centrum znajdowało się zaledwie 10 minut drogi od głównej części miasta Guli. Nie sądzę, by Stan był w stanie przejść kolejne 12 km. Nadeszła jednak moja kolej, więc podczas gdy Stanley usiadł na werandzie i wziął głęboki oddech, ja wziąłem również i zadzwoniłem do drzwi. Dziennik czwarty. Artur, halo. Mamy gości, Fred. Goście? Czy to znowu Debra? Bo ciągle powtarzam, że nie potrzebujemy kolejnego filtra do wody. Nie ma znaczenia, czy woda smakuje nieco inaczej. Nawet nie mogą niczego spróbować. Fred. Wzdychaj, Bob. Możesz mi po prostu powiedzieć zamiast chrząkać. Bob. W porządku. Słychać taki szelest i kroki, a przez otwór na pocztę w drzwiach widać oko. O, hej, Fred. Mamy tu ludzi. Nie spodziewałem się tego. O tak, musi być dziwne widzieć tu gadającego gula, prawda? Biorąc pod uwagę, że nikt inny nie może. Tak, ale byli nas naprawdę mili. O, hej tam, nie przejmuj się Bobem, on jest trochę dziecinny, jak sądzę. Chyba tak. Fred. Och, czy to są maski przeciwgazowe? O tak, zazwyczaj potrzebne są zbiorniki z tlenem. Prawdopodobnie możecie zostać tylko godzinę lub dwie, zanim wasze objawy pogorszą się do punktu, w którym nie będą mogły się wyleczyć. Ja, co? Ach, proszę, nie krzycz, człowieku, czuję się tak... Ach. Kura, człowieku, przebiegłeś 2 kilometry wcześniej. Twoje filtry powietrza musiały zostać rozerwane dawno temu. Oddychaj przez nos, to może odfiltrować nami część rdzy przed dostaniem się do płuc i ich zniszczeniem. Chwileczkę. Nie odwiedzają nas zbyt często ludzie, ale mamy zbiorniki z tlenem na wszelki wypadek. Zaraz je przyniosę. Upewnij się, że twój przyjaciel siedzi tak prosto, jak tylko może. Fred sprintem wraca do domu. Dzięki Bogu, kurwa. Jego filtry nowe są całkowicie zniszczone. Stanley, nie waż się teraz na mnie umierać. Fred szybko wbiega z powrotem na ganek z dwoma zbiornikami tlenu w ramionach. Wróciłem, weź to, jeden dla twojego przyjaciela. Dzięki Bogu, nie mogę wam wystarczająco podziękować. Hej, nie ma sprawy, biorąc pod uwagę, że wytrzymałeś o wiele dłużej niż wszyscy inni, którzy dotarli do centrum. O reszcie, nie wiem, próbowali wybrać się podróż powrotną, ale nigdy ich nie odwiedzili. Więc mam na co czekać? Nie ma sprawy, Fred, jak wytrzymujesz życie z tym facetem? Po pierwsze, nie znoszę, po drugie, jesteśmy burmistrzami tego miasta. Po trzecie, to dosłownie jedyny gul, z którym mogę rozmawiać bez machania rękami i marnowania ołówka i papieru. Wy dwa jesteście burmistrzami? Rozumiem. Ale Bob, cóż, on jest jedyną osobą, która może mówić? Ale i tak. W porządku, w porządku. Dość o mnie. Możesz powiedzieć, dlaczego tu jesteś? Widzę, że jesteś z tej małej grupy MEG. Cóż, jeżeli wiesz, kim są MEG, to powiem krótko. Jestem tu ze Stanleyem, żeby nagrać artykuł o twoim mieście. Jeśli tak jest, to dlaczego nie przejmiemy reszty tej misji? Czy mógłbyś zadzwonić do swoich przełożonych i powiedzieć im, że burmistrzowie miasta Guli pomogą im napisać ten artykuł? Nie wiem, dopiero was poznałem i nie wiesz co pieprzyć to. Masz, weź ten tablet, to urządzenie komunikacyjne, które łączy się bezpośrednio z bazą danych komunikacji MEG. Kiedy skończysz resztę artykułu, wyślij bezpośrednio wiadomość z finalnym produktem. Pytanie. Zadaj swoje gnijące serce. Działa jak normalny tablet, prawda? Jeśli mówisz o filmach z internetu, znaleźliśmy aplikację, która zarchiwizowała każdy istniejący film z YouTube i jest na bieżąco aktualizowana. W porządku. W takim razie postanowione. Ty i twój kumpel wrócicie, a my nagramy dla was resztę artykułu. W porządku. Myślę, że jestem dobry. Czuję się trochę lepiej. Gotowy do powrotu? Tak, powinniśmy już iść. Dzięki za wszystko, chłopaki. Tak jak te zbiorniki z tym nie wytrzymają więcej bełkotów, tej z powrotem. Zajmiemy się tym za ciebie. Po prostu upewnij się, że kiedyś nas odwiedzisz. Koniec dziennika. Atmosfera na poziomie 99 zawiera około 30% rdzy, co czyni ją niezwykle niebezpieczną dla każdego, kto nie posiada zbiornika z tlenem. Rdza zawarta w niebie i piasku nadaje jej charakterystyczny wygląd. Wielu ludzi dotarło do miasta Guli, ale żadnemu z nich nie udało się przeżyć podróży powrotnej. Miejmy nadzieję, że Stanley i Artur będą pierwszymi, którzy przeżyją. Gule. Gule na poziomie są bardzo pasywne i nie denerwują się bez powodu. Podobnie jak wszyscy inni, nie lubią irytujących ludzi ani narcyzów. Nie potrafią mówić, ale rozumieją angielski, starają się komunikować najlepiej jak potrafią za pomocą mowy ciała, koordynacji rąk lub niektóre z nich znają amerykański język migowy. Chociaż uniwersalny język w mieście Guli składa się wyłącznie z chrząknięć, ponieważ wydaje się, że jest to jedyna rzecz, którą mogą wymówić. Jednym wyjątkiem jest oczywiście Bob i ja. Wydajemy się być jedynymi zdolnymi do mówienia. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Na poziomie czwartym znajdują się drzwi zawieszone około 30 metrów nad ziemią, zawieszonymi na nich znakiem z napisem Miasto Guli, wypisanym dużym czerwonym literami. Na poziomie 11 znajduje się losowa zapadnia, unosząca się 2 metry nad ziemią. Gdy otworzysz zapadnię, wypadnie z niej drabina, po której możesz spiąć się na poziom 99. Wyjścia. Aby wyjść z poziomu, musisz wrócić przez te same drzwi lub odkryć inne drzwi, które prowadzą do innych poziomów.
Około 2 km na północ, na zachód, północ-zachód miasta Guli znajdują się drzwi oznaczone jako basen, które prowadzą do poziomu 7. Choć nie jest to możliwe wyjście, ponieważ drzwi umieszczają cię pod wodą po wejściu, zmieniając cię w pokarm dla ryb. 5 km na wschód od miasta Guli znajdują się kolejne drzwi oznaczone jako Arcade, które prowadzą na poziom 389. Drzwi te otwierają się na małą garderobę, która prowadzi do głównej części poziomu 389. I cóż, to by na tyle z tego poziomu, ostatni poziom z pierwszej setki. Cóż, jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę, czy też subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do innych filmów Backrooms. No i tu żegnam, do zobaczenia, na razie.